Wiparz poprzedniego filmu wygrywa. Agaciak. Na początku filmu mam dla was konkurs na jednego Star Vipa do Blockstar Plant. Żeby wziąć udział, trzeba stawić łapę w górę, kliknąć subskrybuj tam na dole i napisać komentarz ze swoją nazwą użytkownika na Blockstar Plant. Życzę wam powodzenia. Cześć, witajcie, z tej strony ja, Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z The Blockstar Planet, a w dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie malutką nową aktualizację, która została wprowadzona do Blockstar Planet. Na początku wciąż łapkę w górę, subika na kanale, tu macie osoby, które zostawiły uśmiecha na moim koncie, a teraz przechodzimy do odcinka. Intro. Na początku wejdźmy sobie w pocztę, w czyli wiadomości, bo tam mamy właśnie taką informację od moderacji, z tym oczywiście, że jest taka aktualizacja i wszystko jest tam ładnie, wszystko powytłumaczone. Okej, mamy nowe klocki w sklepie Penny Pandora. Mam 3 nowe niesamowite klocki na sprzedaż, brokatowy klocek, by wyglądać bajecznie, łapę do oznaczenia swojego fantastycznego domu dla leżaków, znak ostrzegawczy do śmiertelnie niebezpiecznych światów parkour i przekonaj się na własne oczy. No i tak, po pierwsze, to nie jest brokatowy klocek, po pierwsze, ja myślałem, jak to przeczytałem, że to jest brokat, taki wow, taki brokat klocek, ale to nie jest brokat, to jest po prostu jakby taki błyszczący klocek. Tu mamy znak ostrzeżenie, no nie wiem, czy on jest jakiś potrzebny, no ale okej. Okay. Ten zwierzak, no spoko, no ale nie jest też jakoś wow, super. Na pewno mi się podoba ten, my sobie wszystko od razu kupujemy. W ogóle wiedziałem, że dodadzą taki klocek, a dlaczego? Już wam pokazuję. Ponieważ gdy dodano właśnie RIT nową Indexa, to właśnie zauważyłem też na właśnie logo BSP, że mają jakieś dziwne klocki tajemnicze. Patrzcie na to. Rita ma takie dziwne klocki, widzicie, takie plusiki. One były przed wprowadzeniem tego, były już na tak tydzień temu. Ja to zauważyłem i zauważyłem, tego nie ma w sklepie, więc spodziewałem się tego, że dodadzą te klocki. No i tak myślałem, że dodadzą właśnie w tym dniu, więc spoczko, bardzo fajnie, a tamtych się nie spodziewałem, po prostu nie wiedziałem. Więc dobrze, więc w tym odcinku zbudujemy sobie właśnie z tych klocków parkour. Wejdziemy na nowy świat, nie będzie on jakiś taki trudny parkour, taki średni, łatwiutki, prościutki. Czy musi być top? Nie musi być. Fajnie, jakby ktoś przyszedł, byłoby bardzo miło, aby ktoś przyszedł ten parkour. Nie będzie on jakiś za trudny, nie będzie on za łatwy, no będzie taki zwyczajny parkurek. Postaram się szybko go zrobić. Tylko na początku przygotujmy wszystkie bloczki, czyli znak ostrzeżenia. Weźmiemy sobie znak zwierzaczki i weźmiemy sobie oczywiście tą migotka, który to jest niby blokatowy klocek. Na sensie wszystkie można zmieniać kolory, więc to jest bardzo fajne, mi się to bardzo podoba, że tu można zmieniać kolorki. Jeszcze klocek i wpiszmy sobie jeszcze toksyczna lawa. Musimy dać sobie, żeby to była lawa właśnie taka toksyczna. Z jakiego klocka robimy to? Nie wiem sobie, z jakiego klocka robimy to, bo jestem bardzo... Tego ja chyba zrobię z oryginalnych klocków, czyli z tego. Ale można sobie zrobić z różnych kolorów, więc jest bardzo fajne, bardzo mi się to podoba, że tak jest to ogarnięte. No więc dobra, zupa z bobra jest fajna, co? Dobra, więc może byśmy sobie tutaj dali to, żebyśmy robili sobie ścianki. Zrobili sobie ścianki, ale tak to nie zrobimy tych ścianek. Musimy na początku postawić bloczki. Czyli na początku, na pewno będzie ten klocek, potem będzie ten klocek, potem będzie ten klocek, potem znowu będzie ten klocek, potem znowu ten pupilek, no i tak tyle starczy, mi się wydaje. Teraz musimy to wszystko ładnie pofarbować wedle tych kolorków, więc patrzcie, jaki trik mamy. O, i pięknie, ścianka mamy. I uwaga, bang, kolejna ścianka, tak prosto można zrobić te ścianki. Jakby ktoś nie wiedział, to macie taki trik. Proszę, bez prefabrykatów, nie trzeba używać. Niestety tu czasami wychodzi z takiego, że są jakieś takie klocki niestety tutaj. One wychodzą, a mam tu kliknąć od razu. Widzicie? I ładnie już się ustawiałem te klocki. No i mamy już ściany przygotowane. Tak naprawdę są do końca. Może być dziurka, no i bardzo fajny już parkour to wygląda. Więc oczywiście będzie to bardzo fajne. Oczywiście mi się to już podoba. Te klocki są dość fajne. Może je oczynimy sobie. Ten klocek mi się bardzo podoba, ponieważ będzie bardzo fajny do skinów. I na pewno wiem, że będą ludzie używać tylko do skinów. Ten mi się podoba, bo będzie fajny do oznaczenia zwierzaków. Ten mi się średnio podoba, chociaż też może być fajnie użyty na przykład do trudnych na przykład rzeczy. Na przykład, że to oznaczymy trudną rzeczą. Na przykład tu jest uwaga, ciężkie bardzo. Musisz uważać. To byłoby na pewno bardzo fajne. I postaram się tak oznaczać, no ale nie wiem, czy mi to oczywiście wyjdzie. Na początku bym chciał zrobić start.
a start nie wiem jak zrobię, ponieważ tu startu nie ma, a jest starcik jednak. Jest taki, chociaż jest taki średni ten start, powiem wam, bo będzie troszkę trzeba to zakolorować. Dobra, zakolorujemy sobie jakoś tak fajnie. Patrz, jak ładnie tutaj kolorujemy. Końcówki na przykład. Tutaj będą pupilki, pupileczki, pupileczki. No tutaj takie, że ostrzeżenie, uwaga, parkour tu mamy i będzie bardzo fajnie. Dodatki z rzeczów nie dodajemy teraz. Zrobimy sobie oznaczenie dla rzeczaków. Oznaczenie będzie... tutaj będzie takie oznaczenie, że są rzeczaczki. Można sobie tutaj pogłaskać. 3, 4, 5. To będą rzeczaczki właśnie, więc postawmy sobie je. Dodatki do światów. Rzeczak domowy. I postawiamy sobie... Każmy cię pogłaskać, jak będzie ten parkour, będzie mi bardzo miło. Bo zbieram sobie lajeczki. Dobra, i tu potem mam dylemat, bo nie wiem takiego, co dać. Dam pingwinka, żeby ładnie wbijał lajki i może jeszcze tego misia, żeby się wbijał. No i będzie bardzo ładnie, widzicie jak ładnie. Choć nie jest zbyt nieładnie, równo. Ale to nieważne, cicho, będzie tutaj start. Fajnie, dobra. Więc zaczynamy budować jakby tutaj parkour. Więc przygotuję sobie teraz troszeczkę preabrykatów, więc poczekajcie. Dobrze, mam przygotowane kilka preabrykatów, więc możemy zaczynać. Na początku postawimy sobie takie właśnie oto prefabrykaciki. Są bardzo ładne, mi się wydaje, więc je użyjemy właśnie. Tutaj lecimy sobie tak z tym matem. O, patrzcie, jak pięknie, troszeczkę ciężkie skoczki, ale raczej dacie sobie radę. Tu robimy sobie dziureczkę, tak, 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 ładna dziura jest, więc możemy przejść do kolejnego tutaj, jakby, w sensie wiecie o co chodzi. Upsi, to się nie mieści, chociaż mieści się, mieści się, mieści się, mieści się, co ja gadam, że się nie mieści, jak się tu wszystko pięknie mieści. Przecież wszystko się ładnie mieści, halo, halo Mikalo, jak tu się wszystko ładnie mieści, no, pięknie. No i tutaj możemy w sumie zrobić doskoczenia takiego do następnego etapu. Raz, dwa, trzy. Patrzcie jak fajnie. Mogę tutaj ułatwić troszeczkę, żeby to było prościej. Nie aż trudne. Nie aż takie trudne. Zrobię wam prościej. Żeby nie było aż wam tak strasznie trudno. Tutaj. Czekajcie. O, widzicie? Wiecie jak ładnie wam ułatwiam życie po prostu. Jak to like się należy za to. No i patrzcie, no i tak, no i to jest dosyć proste. Chociaż, aczkolwiek uznam, że to powinno być troszkę prościejsze. Będzie aż takiego trudnego robić. Więc te końcóweczki sobie po prostu pousuwamy, żeby było prościej. Czemu by nie? Nie musi być aż tak ciężko. Troszkę to ułatwi mi się wydaje. Więc no, czy tu się da doskoczyć? No raczej się da, no bez problemu jakiegoś się da tu doskoczyć, więc spoko. Dobra, jakiś kolejny fabrykat właśnie piesełków, znaczy do tego. No tutaj będzie bardzo fajne, idealne formalnie, idealne. O, widzicie jak ładnie. Dobra. Tak, tak, tak. Czekajcie, musimy to ładnie zrobić. O, kigit, takie stąpionki będą tutaj, bo mi się wydaje, że będą ładnie pasować. Czekajcie. O, tak. Dobra. I tu będzie jakieś takie... Dobra, postawmy sobie Oreosa tutaj takiego, żeby ładnie wyglądało. Na chwilę będziemy wszystko ładnie farbować, żebyście wiedzieli, jak tutaj się ładnie rzeczy farbuje na tym Blockstar Planet. Kolejne może być... To już robiliśmy. To, nie, to jeszcze nie robiliśmy. Więc można to zrobić. Czemu by nie? Czemu by nie? Czekajcie. O, tak ładnie. Teraz tutaj tak do góry, tak do góry, żeby było fajnie, nie tak nudno. Ale tu będzie taki skok na dół skoczek. O, fajnie, bardzo. Dobra. Tu będzie kolejna oczywiście dziura. Robimy raz, dwa, trzy. Oj, dobra, trochę źle zrobiłem, ale to tam nieważne. Działa, działa, wszystko najważniejsze. Dobra, co tu jeszcze bym dał? To wszystko już w sumie wżyżyłem. A nie, jeszcze nie, Oreosów jeszcze nie wżyżyłem. Więc Oreosy można sobie tak zrobić. Tak, czemu by nie? Oreoski jakieś tutaj takie postawimy sobie. Ups, troszeczkę tak, o. Tak, i tutaj tak do góry. Dwie, raczej nie sprawia to problemu. Okidoki. Mam tutaj dziurę, zrobimy sobie taką na cztery. A czemu by nie? Tyk, tyk, tyk. I tutaj sobie możemy w sumie zrobić to takie fajne. Tylko to troszeczkę to potrwa mi farbowanie, ale co tam. Mi się wydaje, że to jest bardzo warte tego zrobienia.
O, widzicie? No i tu będzie właśnie ta meta. Ta meta będzie tutaj z pupilków, czy tego zraczka, czy tego klocka, bo żeby tu ładnie pasowało. Na 5, 6, może 7. 7, w sensie jakieś takie ładne cosie, czemu by nie? I no, fajne, bardzo fajne mi się to podoba. A teraz musimy to wszystko ładnie pofarbować, żeby to wyglądało jak po prostu parkier. Więc zaczynajmy. Na początku ten klocek, to robimy sobie farbowanko. Ja lubię farbować na wespę, nie wiem jak wy. Napiszcie w komentarzach, zostawcie łapkę w górę pod filmem, bo o tym w ogóle nie mówiłem. Nie wiem dlaczego, przepraszam was bardzo. A czy nie wiem, czy mam przepraszam, bo niektórzy nie lubią jak proszę te łapki. Ale ja naprawdę bym bardzo prosił, żebyście zostawili tę łapkę w górę, jak wam się bardzo podoba film. Bo wtedy po prostu wiem, że wam się podoba. No i że mam robić taki częściej. Więc jeżeli życzycie więcej budowania, to łapka w górę. Wiecie co robić, mam nadzieję. Będzie mi bardzo miło, jak to zrobicie. Czekajcie, to chcę. O, tak ładnie. Chociaż no w sumie dobra, niech będzie. Dobra, tu kolejny klocek, czyli znowu z tego czegoś. Ojej, trzeba tutaj robić to jeszcze końcóweczki. Niestety, bo się nie kolorują wszystko. Wszystko się niestety nie koloruje. Trudno, choć mamy prawryka, więc mamy prościej parkour do zbudowania. I jeszcze tutaj. W ogóle ten parkour buduje jakieś 10 minut, więc mi się wydaje, że to jest dobry wynik. Jak na mnie, to jest bardzo dobry wynik. Tutaj będzie znowu chyba pupilki. Nie, tutaj będą. Tu będą pupilki. Czyli tutaj, aha. Pupilki będą, tak? Pupilki. Dobra, to będzie troszeczkę ciężkie do kolorowania, chociaż nie będzie aż takie, jak była, umiem szybciutko to zrobić. O, pyk i pyk. No i tutaj będą w sumie też pisiałki, chociaż możemy zrobić to inaczej, zrobić po prostu szalone takie. Możemy zrobić, widzicie, oj, dobra, tutaj troszeczkę nie wyszło, ale to trudno, się mówi. Tu jeszcze, tutaj i tutaj, no i ostatnio będzie piesełek. A to, co my z tym zrobimy, to w sumie to ja nie wiem. Najlepiej bym to usunął, bo to nie jest jakoś ładne. Chociaż nie wiem, zobaczymy jak to by wyglądało, jakbym to usunął. Zobaczmy. Wow, ale ładne, satysfakcjonujące. No w sumie dobra, usuwamy. Satysfakcja, ale to ładnie wygląda, ludzie. To jest bardzo odprezające, patrzcie jak fajnie. Patrzcie. Dude. Wow, ale fajnie, dobra, jeszcze raz. Ups, dobra, może nie tak. Fajne. Mi się podoba. Ups, dobra, jeszcze trochę tutaj. Okej. Znowu ding. Ups, za dużo. Ding. Dobra. No niektóre takie z dziurkami, niektóre bez. Wziu. Ups, przepraszam. Ups, ale fajne. A mi się to podoba. Wziu. Okej. No i tu będzie chyba tyle, mi się wydaje. Czekajcie, tu się da doskoczyć. Uwaga, uwaga, da się doskoczyć, więc nie ma problemu. Jak komuś będzie potrzeba jakaś taka, no to możemy tu dolepić, proszę bardzo, żeby nie było aż to takie trudne. No to proszę, patrzcie, macie ładnie wejście na właśnie te cośki. Więc no, dobra, jeszcze tylko to ozdobię. Ozdobię, żeby to było tak, jak miało być. Bo tak nie powinno być, powinno być ładnie, bez żadnych dziurek. To w sumie jest bez sensu. To jest bez sensu w sumie. Bo tylko psuje mi tutaj wszystko. Wszystko, tak. I dobra, no i tak powiem, tu się parkour. Więc mi się wydaje, że to byłoby na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Już tam się potem zapiszę, zrobię te kryształy. To nie jest jakoś ważne, nie jest to jakoś takie bardzo, bardzo dla was jakieś. No nie wiem, to jest nudne troszeczkę. Więc dziękuję wam za oglądanie, macie przejść ten parkour. Będzie mi bardzo miło, łapka, subik. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Do zobaczenia, pa pa.